Łaszczyk, zaczynamy ten pojedynek zasady. Runda pierwsza. No historyczne starcie nam się zaczyna w Fame MMA. Ferrari utrzymywał, że te ciosy nie zrobią na nim wrażenia. Zobaczmy. Przyruchy ze strony Łaszczyka. Jeszcze szuka momentu, aby wystrzelić pierwszym uderzeniem, ale jest też przygotowany na odrzut bioder i ewentualną próbę sprowadzenia Ferrariego. Ależ skupienie na twarzy Łaszczyka. Ferrari aż się potknął. No kiwa bardzo dużo, kiwa tutaj Ferrari. A tu jeszcze czasu nie było, a już Ferrari traci równowagę. Tak, widać, że boi się, że jednak ma duży szacunek, nie tak jak mówił, natomiast kiedy spróbuje obalić. Ale szybki jest szczurek. Nie widać tych ciosów, nie widzi tych ciosów, także pewnie Ferrari będzie już polował na zejście po nogi. Nie chce wymiany w stójce. Nie chce też zaczynać Amadeusz Ferrari, bo wie, że to może się skończyć błyskawiczną kontrą ze strony Kamila Łaszczyka. Ale skupienie, ależ tutaj nam się otwiera pojedynek. Ale mina na minuta, jeszcze nic się nie wydarzyło. I Ferrari, o, szczurek, to czy szczurek wstanie? Nie ma walki ze tylko czy uda mu się wstać? To jest historia niebywała, ale próbuje powstać. Jeszcze jest szczurek. I znowu pewnie i patrzę. Czy szczurek ucieknie? Ferrari uderza. Szczurek teraz przytula go. Jest boczna. I Mirek Ochiński jeszcze ustabilizuj. I to jest historia, jak mówiliśmy, będzie szczurek. Szybciej, Amadeusz Ferrari udaje mu się to uzyskać na początku tego pojedynku. Połowa pierwszej rundy w pozycji bocznej. Naprawdę uprzywilejowana sytuacja Ferrariego. Świetnie na początku wybronił szczurek, ale potem Ferrari dokończył akcję. O to chodzi, teraz wyklucza rękę i może bić. I tu są zezwolone łokcie, przypomnijmy. No musi z tego uciekać, musi na pewno z tego uciekać. Łaszczyk to nie jest jego głowy, uważaj. No to jest historia niebywała. Teraz walczy tak naprawdę Kamil o przetrwanie w tym pojedynku. To nie jest jego płaszczyzna, on musi z tego uciekać. Naprawdę teraz, tak jak Maciek mówisz, to jest walka o przetrwanie w tym pojedynku. Ferrari próbuje wykluczyć prawą rękę Kamila Łaszczyka. Mamy jeszcze 55 sekund do końca pierwszej rundy tego pojedynku. Wydaje mi się, że Kamil Łaszczyk jednak nie jest aż w tak złym położeniu, bo nie otrzymuje się tych ciosów tak często. One są bardzo rzadkie, więc może... Ale szuka miejsca Ferrari, aby rozpuścić w końcu ręce. Blisko siatki jest, będzie spinał się po siatce. Kolano, Amad jest eksplozywną, mocno bije, jeżeli już obali. Musi rozrywać Kamil Łaszczyk i szukać walki w boksie. I wstał Kamil Łaszczyk. 30 sekund, kolejne kolano od Ferrariego, podwrótkowy. I jedziemy na wojnę, panowie. Ale jest zły Kamil Łaszczyk, podrażniony. 25 sekund, spokojny Ferrari wymęczył szczurka w tym pojedynku. Lowki god od Kamila Łaszczyka, to no Ferrari bokser, miał kopać. Bokser kopie low kicka. Pięściarz. I po raz kolejny próba odprowadzenia, odrzuca biodra Kamil Łaszczyk. I przypomnijmy, ten scenariusz, o którym Państwu mówiliśmy. Każde obalenie będzie coraz trudniejsze do sfinalizowania, ponieważ zmęczenie wpłynie na Amadeusza. Zostały 2 sekundy, więc tutaj... Ale dostał kopnięcie w krosze, także tutaj ma czas dla siebie, czas został także zatrzymany. No naprawdę ta pierwsza runda... Na kartach punktowych idzie na konto Amadeusza Ferrariego i tutaj nie ma w ogóle dyskusji. Natomiast, co bardzo ważne, każde obalenie teraz będzie ważyło dużo więcej. Amadeuszowi będzie dużo trudniej go utrzymać, łatwiej się ucieka, łatwiej się broni niż się obala. Zobaczymy na powtórkach, jak sprytnie wykorzystuje siatkę Amadeusz Ferrari, kiedy daje się właśnie zamykać na siatce. Wykorzystuje amortyzację, aby wejść w nogi i poszukać sprowadzenia. Tak sprowadził tę walkę do parteru. Szukał tego pod koniec rundy, także Amadeusz Ferrari. Na razie Kamil Łaszczyk czuje smak MMA. No wściekłość na twarzy Kamila Łaszczyka. Kamil Łaszczyk, ale czy ta wściekłość mu pomoże, aby dobrać się do skóry Ferrariego? To samo robi Ferrari, a więc na wstecznym biegu czeka na moment, aby zerwać się po nogi Kamila Łaszczyk. Ferrari patrzy właśnie na nogi swojego rywala, sygnalizując obalenie, chce go w ten sposób zmylić. Tak, ale cały czas zamyka pod siatką Kamil Łaszczyk. I Amadeusza kolejne puszcze. Oj, ale zapał siatki Łaszczyk, tak nie można. Czy obali Ferrari? Obala! Kolejny raz obala Amadeusz Ferrari. No i to jest fatalna informacja dla Kamila Łaszczyka, patrząc na to, jak wyglądała pierwsza runda. Już szuka przejścia do pełnego dosiadu. Ferrari zapewne za moment umolni ręce, aby wypuścić kilka mocnych uderzeń. Jest blisko plecami do siatki Kamil Łaszczyk, ale nie ma jeszcze tego instynktu, aby wykorzystać ogrodzenie do powrotu na nogi. Mamy półgardę i kiedy Ferrari zacznie uderzać? Na razie dla niego na rękę jest jak najdłużej trzymać swojego przeciwnika. No i wyrównały nam się kursy w tym momencie na betniku. No patrząc na to, jak wygląda ten pojedynek, no to chyba tutaj każdy nie ma wątpliwości. Na razie Ferrari jest faworytem z samego przebiegu tej walki. On kontroluje ten pojedynek, on toczy tę walkę na własnych zasadach. Jest bardzo niewygodny, układa gdzieś łokieć na twarzy Kamila Łaszczyka. Próbuje mu gdzieś odebrać trochę tlenu, kładąc rękę gdzieś na twarzy swojego przeciwnika. To są naprawdę rzeczy, które odbierają dużo tlenu. Pytanie, kiedy zacznie uderzać tymi łokciami, bo faktycznie dobrze je wbija, ale łokcie mogą mocno porościnać rywala i zobaczmy, mamy dosiad! Czy mamy dosiad? Czy ja dobrze widzę? Tak! Tak, jest dosiad w tym momencie. Jeżeli Ferrari teraz ustabilizuje pozycję, podniesie się, a wiem, że jest bardzo eksplozywny i je bardzo mocno w parterze, to może zrobić wielką krzywdę Łaszczykowi. Ferrari musi się podnieść. Ma sporo czasu Amadeusz Ferrari w pełnym dosiadzie, szuka wyrzutu bioder i mostowania Kamil Łaszczyk, natomiast nie jest to łatwe, jest cięższym rywalem. Nie łap siatki, nie możesz łapać siatki. Próbuje Kamil Łaszczyk go przetoczyć, sędzia zwraca uwagę, że nie łapiemy siatki. Mamy 55 sekund do końca tego pojedynku, no i panowie, kto się spodziewał takiego przebiegu tej walki, no w tym momencie kolejna runda idzie na korzyść Amadeusza Ferrariego, no on naprawdę udowodnił się dużo. Uderzenia i teraz Ferrari może bić, ale właśnie biorąc że Łaszczyk go zrzuci. Podnosi pozycję Amadeusz Ferrari, tego miejsca będzie jeszcze więcej, trudniej będzie uciec Szczurkowi. 30 sekund! Czy Ferrari go skończył? Niebywała historia. I teraz, jeżeli Łaszczyk nie będzie się inteligentnie bronił, jeżeli nie będzie oddawał, to sędzia może to przerwać. 20 sekund, na razie jeszcze szuka bloku, szuka też balansu, aby nie przyjmować tych ciosów, szuka pasywności, a więc najprawdopodobniej uda się przetrwać tę drugą odsłonę, ale z wielkimi problemami. W wielkich tarapatach Kamil Łaszczyk. Próbował teraz łokciem Ferrari, nie udało się, Łaszczyk oddaje z dołu, ale z dołu to tak nie boli jak z góry. Teraz runda trzecia. Czeka, podobnie jak robił to w poprzednich odsłonach, szuka swojej szansy. Jeszcze kopnięcie, daje łatwo przechwycić nogę rywalowi. Cóż za niefrasobliwość i nieprzemyślane zachowanie ze strony Kamila Łaszczyka. Tak, jego ręce są dużo groźniejsze od nóg, a tutaj niepotrzebnie to zrobił teraz kolano Ferrariego. No i idzie po kolejne obalenia Amadeusz Ferrari. I za moment najprawdopodobniej wyniesie Kamila. I będzie ciężko teraz wyjść spod Ferrariego, ta fizyczność. Nie łap siatki, Łaszczyk. Siła odgrywa ogromną rolę, jeśli chodzi o dominację w parterze. Nie ma jak uciec z tego Ferrari. A i spojrzał się na narożnik, Ferrari to wykorzystał. Czas nieubłaganie opływa na zegarze Szczurkowi. 2 minuty 10 sekund do zakończenia tej walki. No próbuje wyłapać tą prawą nogę Amadeusz Ferrari, spycha głowę Łaszczyk, próbuje nie dać się obalić, ale zaraz prawdopodobnie Amadeusz wyciągnie tą nogę i może dojść tutaj do kolejnego obalenia w tym pojedynku, a wtedy może już być bardzo ciężko Kamilowi Łaszczykowi. Cały czas, a Ferrari nie chce przyjmować, więc zobaczmy, łokieć trzyma blisko. Ale nie szuka uderzeń. Łokcie! Dokładnie tak! Łaszczyk musi korzystać z łokci. Czy da się obalić? Broni! Nie łap siatki! Stop! Będzie minusowy punkt pewnie dla Kamila Łaszczyka. Czas! Zostało 90 sekund. Czas do neutralnego. Będzie odjęty punkt, ale tak naprawdę nic to nie zmienia. Dokładnie. Minusowe punkty już i tak nic nie robią Kamilowi Łaszczykowi. Natomiast może być powód do pozycji wyjściowej, a więc tej, której dominował w tym pojedynku Kamil Opiera się już o klatkę Amadeusz Ferrari, bo też jest zmęczony, zostało 1,5 minuty do końca tego pojedynku. I to jest czas, w którym jeżeli Kamil Łaszczyk chce wygrać, to musi znokautować Amadeusza Ferrariego. 93 sekundy, mówiąc kolokwialnie, Łaszczyk musi wbiec z Ferrariego. Nic innego mu już nie da zwycięstwa. Ale powrót w pozycji stójkowej jednak. I zobaczmy, próbował od razu prawym krzyżowym, ale Ferrari zniżył pozycję. Próba łokcia. Teraz i znowu próba. Czy obali? Czy Łaszczyk wybroni? Zabiera to cenny czas Kamilowi. Musi się oderwać Kamil Łaszczyk. Ten cios pokazał, że może jeszcze ten pojedynek wygrać, ale trzeba szukać miejsca. Ferrari bardzo sprytnie realizuje ten plan, a więc jak najbliżej Łaszczyka. Nie da się wyprowadzać ciosu. Mariusz Bach wariuje w narożniku, krzyczy. Próbuje tym łokciem, próbuje uderzać na żebra. Musi to robić Kamil Łaszczyk. Za minutę. Musi balić tym łokciem z całej siły, jeśli chce wygrać, a Ferrari musi jak najdłużej go utrzymać, a najlepiej obalić. I teraz jest sytuacja, wyrwać tę nogę z uchwytu. Tak, i Łaszczyk zerwie. Zerwa. I teraz i musi bić, 40 sekund. Czy Łaszczyk ubije Ferrariego? Ale skleja się, jest mocniejszy. Po 2 minutach i 52 sekundach rundy trzeciej main eventu gali Fame MMA 17 zwycięża przez TKO Kamil Łaszczyk.